Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce swego ojca Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. Kiedy czyta się Ewangelię według świętego Mateusza, uderza fakt, jak precyzyjnie i konsekwentnie wypełniają się wszystkie proroctwa mesjanistyczne na osobie Jezusa. Uważny czytelnik ma wrażenie, że Bóg Ojciec na wiele wieków przed narodzinami Chrystusa wszystko dokładnie zaplanował. I tak jest w rzeczywistości. Mało tego, Bóg tak uczynił nie tylko wobec swojego Syna, ale wobec każdego z nas. Bóg ma swój plan na moje i Twoje życie. Warto posłuchać Boga, aby dowiedzieć się, jakie są poszczególne punkty tego planu. Pamiętajmy, że On się o wszystko zatroszczy. W dzisiejszej dobrej nowinie uderzające jest również to, że Bóg ze świętym Józefem rozmawia w nocy, w trakcie snu. Jego polecenia są bardzo konkretne i jednoznaczne. Józef jest posłuszny każdemu poleceniu Boga. To posłuszeństwo Józefa jest kluczem do zrozumienia, dlaczego pomimo knowań i zasadzek Heroda Jezus uszedł z życiem. Dziś, gdy w świecie przeżywamy ogromny kryzys ojcostwa, warto brać przykład ze świętego Józefa. Jego cicha i delikatna obecność, jego troskliwa miłość względem małżonki i dziecka, wreszcie jego odwaga w odnajdywaniu woli Bożej i kroczenia za nią, niech będą dla wszystkich współczesnych ojców inspiracją do budowania swojego rodzinnego domu na mocnym fundamencie wiary. Niech każda z naszych rodzin z radością naśladuje członków tej wyjątkowej, świętej rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.